Magda Steczkowska, wokalistka, autorka tekstów, która na swoim koncie ma 4 solowe płyty. We wrześniu 2018 roku ukazał się jej 5. album z najpiękniejszymi piosenkami z polskich seriali. Przed rozpoczęciem kariery solowej współpracowała z największymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej. Któregoś dnia o 8 rano telefonuje do ciebie koleżanka Aneta Wrona. Mówi, że przyśniło jej się, że Magda Steczkowska nagrała płytę. To płyta z piosenkami z polskich seriali, a płyta okaże się hitem. Tak to było? Tak to było dokładnie, to było bardzo śmieszne, bo rzeczywiście to było ładne kilka lat temu. Antosia, moja najmłodsza córka, miała może wtedy z pół roku albo i nawet nie, więc telefon o 8 rano z pytaniem, czy śpisz, jest dość śmieszne, bo wiadomo, że matka o tej porze nie śpi, matka małego dziecka, mówię, nie śpię. I ja wtedy przygotowywałam zupełnie inną płytę, więc zupełnie co innego miałam w głowie, więc zaczęłam się śmiać i razem się zaczęłyśmy śmiać. Ona mówi, nie wyobraź sobie, że mi się śniłaś całą noc. I to mi się śniło. I to wyglądało tak, a nie inaczej. Przez cały dzień jeszcze z tego się śmiałyśmy, opowiadałam to Piotrowi, mężowi mojemu i w ogóle zapomniałam o tym, bo w głowie miałam zupełnie inne plany. I przyszła taka chwila, i pamiętam to bardzo wyraźnie, kiedy jadąc samochodem słyszałam wywiad Haliny Kunickiej, która opowiadała, w jaki sposób powstał tekst do Nocy i Dni, bo pierwotnie to był tylko motyw muzyczny bez słów i opowiadała całą tę historię i to mnie bardzo jakby ucieszyło, bo też ja uwielbiam tę piosenkę i wtedy nagle taki błysk, jak Adam Słodowy, to się zapaliło. Mówię, wow, serialowe będą. I dzwonię do Piotra i mówię do męża mojego, mówię, kochanie, i teraz nagram taką płytę z tymi piosenkami z polskiej seriali, pamiętasz, jak Aneta tam miała ten, i ona się będzie nazywała Serialowe. Reakcja mojego męża, jak zwykle bezcenna, dobrze, kochanie. I tak właśnie to był początek drogi do nagrania płyty serialowej. Magdo, wielu klasyków, choćby Marka Grechuty, już z nami nie ma i tej doskonałej warstwie muzycznej towarzyszyła równie dobra warstwa tekstowa. No właśnie o tym chciałem powiedzieć. Nie masz wrażenia, że powoli uwsteczniamy się i ta jakość hitów, w cudzysłowie hitów, spada? Niestety mam takie wrażenie i to mnie bardzo boli, bo Sama widzę wręcz taką produkcję, rozmawiam też z producentami, z autorami tekstów, to jest produkcja, szukamy jakiegoś szlagwortu, że tam będzie to, a to będzie nośne, a nie myślimy jakby o całości. Czasami te teksty głównie, bo dla mnie tekst jest niezwykle ważny, są tak strasznie o niczym, że jak człowiek się naprawdę wsłucha w ten tekst, to aż żal. I tego mi najbardziej brak. W tym, co się teraz obecnie, zresztą od kilku ładnych lat dzieje na rynku. Dlatego tak chętnie sięgnęłam po serialowe. I bardzo mi zależało, rozmawiając z producentem Wiktorem Tatarkiem, czy z kolegami, którzy byli odpowiedzialni za aranżację, że aranżacje muszą być tak zrobione, żeby tekst mógł wybrzmieć, bo to są cudowne teksty, wspaniałe, bardzo często bardzo wzruszające, które gdzieś tam troszeczkę umykają z racji tego, że to są piosenki, które są w serialu i prawdzie wszyscy je znamy, no bo któż nie zna Klanu, który 21 lat jest na rynku, możemy go oglądać w telewizji na okrągło, wszyscy znają piosenkę, ale mało kto tak naprawdę był mi w stanie powiedzieć, jak pytałam, o czym jest tekst. No, że życie jest nowelą, no ale dobrze, ale o czym jest ten tekst? No to nie pamiętam, bo idziemy jakby zaczyna się serial, czy się kończy serial, kiedy leci ta piosenka, to my idziemy albo zrobić kawkę, albo myć naczynie, albo już nie wiadomo co, w ogóle się nad tym nie skupiamy, a to są bardzo piękne piosenki, bardzo piękne melodie, bardzo piękne teksty i jakby pracując nad płytą serialową, to było dla mnie najważniejsze. Tak, te kawałki są nasycone treścią, dobór utworów chyba nie był łatwy. Bo jest bardzo, był bardzo trudny, ale tu raz jeszcze podkreślę, dla mnie najważniejszy był tekst i ja szukałam tych, które będę mogła przekazać na nowo. To nie są te aranżacje, bo często słyszę, że ale czy się nie bałam i tak dalej. Ja się nie bałam, bo ja w ogóle o tym nie myślałam. Ja po prostu chciałam nagrać coś, co mi w duszy gra i nawet przez chwilę nagrywając to nie pomyślałam, że a fani na przykład tego albo tego serialu pomyślą, że jak ona mogła, zbezcześciła albo coś tam.
W ogóle o tym nie pomyślałam. I dopiero jak piosenka z Klanu, Życie jest nowelą, ukazała się na rynku, zrobiliśmy do tego teledysk. I pamiętam pierwsze pytania dziennikarzy, czy się tego nie bałam. Ja sobie wtedy uświadomiłam, że chyba powinnam się bać, ale to już było za późno, więc mnie ten strach ominął. Na szczęście piosenka bardzo się spodobała w mojej aranżacji, bardzo, bardzo dużo, bardzo ciepłych słów otrzymałam. Bardzo się z tego cieszę. Zawsze będę pił uśmiechu i łzach. Zawsze będę tu melodię sprzed lat. Kochaj z całych sił, jak najpiękniejszy. Nigdy nie poddawaj się. To dzięki Tobie dziś robię to, co chcę. Wiem, że na błędach potrafię uczyć się. I choć niełatwo żyć według Twoich rad, wciąż od nowa powtarzam w mej głowie, jak mówisz do mnie tak. Bo mimo wszystko zawsze było tak, że jednak seriale stały trochę niżej w tej hierarchii sztuk. To nie jest teatr, to nie jest kino. I nad tymi interpretacjami trzeba było chyba sporo refleksji i próby odkrycia tych tekstów, piosenek na nowo. Dokładnie tak. I dlatego mam ogromne szczęście, że Wiktor Tatarek, który na co dzień, znaczy jest gitarzystą wyśmienitym i nagrywał ze mną, pracowałam z nim właściwie jako producentem płyty mojej poprzedniej, nie na zawsze, był współproducentem płyty. Ja się ogromnie ucieszyłam, że on zgodził się wziąć to w swoje ręce, ponieważ my się świetnie wyczuwamy. Ja wiedziałam, że on będzie doskonale czuł ten klimat, to, co ja chcę osiągnąć. Wiedziałam też, że to jest, że to nie będzie łatwe, że to będzie, że będzie pod górkę, że nagrywanie to jest dla publiczności często, to są covery, no bo to są covery, ale ja tego zupełnie tak nie odczuwałam. To są piosenki, które każda z nich to jest jakiś tam etap mojego życia. Tak jak 40-latek, no kto nie śledził losów inżyniera Karwowskiego, jego żony Madzi, to było coś, co do tej pory, jak przełączam czasami kanały i jest 400-latek, ja natychmiast stop, czy alternatywy i tak dalej, jak Cztery Pancerni, to przecież pustoszały ulice, ja to pamiętam, ja żyłam w tamtych czasach, ja to naprawdę wszystko pamiętam, więc to jest taka część mojego życia. Oprócz Klanu, który jest w miarę nowy i Rodzinki.pl, która z kolei uważam, że ma bardzo, bardzo fajny i bardzo taki życiowy tekst. Ja jako matka trójki dzieci wiem, co to znaczy nie spać całe noce, a o tym jest właśnie ta piosenka. Pozostawmy na chwilę serialowe. Magda, czy w show biznesie jest miejsce na szczerość i takie normalne relacje międzyludzkie? Pytasz o relacje w show biznesie między koleżankami, kolegami z branży? Czy o wartościowe relacje międzyludzkie. Wiesz co, show biznes jak każdy biznes, to jest biznes. Ja kocham ludzi, ja po prostu uwielbiam rozmawiać z ludźmi, oni mnie inspirują. Bardzo często bywało tak, że coś, co ktoś mi powiedział, czego się w ogóle nie spodziewałam, potrafiło zmienić tok mojego myślenia w danej sprawie lub zdanie o kimś. To jest dla mnie bardzo inspirujące, więc to jest... ja zawsze szukam takich relacji. Ale muszę przyznać, że coraz częściej się przekonuję, co mnie akurat nie zraża, ale tak jest, że ja zawsze wychodzę z sercem, z uśmiechem, radością i bardzo pozytywnie do kogoś, kogo nawet nigdy nie poznałam. I nie jest dla mnie problemem powiedzieć koleżance czy koledze po faku, że świetnie zaśpiewałeś, świetnie zagrałeś, czy coś w tym stylu, jakieś miłe słowo, bo mnie to cieszy, bo mnie to raduje, jak widzę go, jego czy ją na scenie i porusza jakąś strunę. To biegnę wręcz i mówię, słuchaj, no to było fantastyczne. I najczęściej reakcja jest, naprawdę? I na początku nie mogłam tego zrozumieć i to było dla mnie trudne. Dlaczego tak? Przecież mówię szczerze. Ale później przekonałam się, że no,
rzeczywiście sporo jest nieszczerości między, no nie wiem jak to powiedzieć, międzyludzkiej. I rzeczywiście ja myślę, że to się bierze z tego, że mówimy sobie, ja przynajmniej mówię prosto w oczy, wierząc, że ktoś wierzy w to, co mówi. Okazuje się, że czasami jest tak, że ktoś mi mówi coś miłego, a za chwilę ja się tylko odwrócę i słyszę dokładnie coś przeciwnego przez przypadek, bo stoję za kurtyną, prawda? Dużo jest takich, no niepotrzebnych. Twych ramion płaszcz po wizach krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze aż gdzie gwiazda Wenus, a ty środki górność chmur nad wodę i kamienia. Chciałabym mogła twoim górnym ocalić od zapomnienia. Potrafisz konstruktywnie skrytykować kogoś? Jeżeli mnie o to zapyta, tak. Jeżeli mnie o to nie pyta, nie wychylam się przed szereg, bo wolę mówić dobre rzeczy. Jeżeli uważam, że ktoś... to jest moje zawsze zdanie, ja to zawsze podkreślam. Subiektywna ocena danego wykonania. To już mnie zapyta, to mówię szczerze. Nigdy nie... ja nie kłamię, bo nie widzę powodu do tego. Ale jeżeli mnie o to nie pyta, to się nie wychylam. Ja myślę, że dobrze czujesz się i w telewizji, i w mediach społecznościowych. Ameryka Express. Bo uważam, że to była bardzo fajna propozycja. I ja i mąż, nie mamy 15 lat, mamy trójkę dzieci, trochę już życia za nami i tak sobie pomyślałam, ja sobie pomyślałam, jak otrzymałam tę propozycję. Ja się właściwie od razu ucieszyłam, pomyślałam, fajnie, przygoda, Ekwador, w sumie tam nigdy nie byłam w ogóle na tym kontynencie, super, pojedziemy sobie z Piotrusiem i powiedziałam, super pomysł, świetnie, to ja pojadę z mężem. Na to produkcja bardzo się ucieszyła, no małżeństwa nie chcą jeździć na takie wyprawy, więc oni zacierali rączki. No więc poszłam do męża, mówię, kochani, dostaliśmy taką propozycję i jedziemy do Ekwadoru, nic z tego. Jak to nic z tego? No gdzie? Ja nigdzie nie jadę, będę głodny, będę chodził zły, po co mi to? Nie, nigdzie nie jadę. Ale ja już się zgodziłam, to musisz odwołać. I się zaczęło. Więc ja byłam zaskoczona reakcją Piotra, ale tak naprawdę pierwszy raz się zdarzyło, że ja jakąkolwiek decyzję tego typu podjęłam bez niego, ale byłam tak przekonana, że będzie chciał jechać ahoj przygodo, że nawet mi do głowy nie przyszło, że będzie temu przeciwny. I trochę trwało, zanim się zgodził. Naprawdę to była taka kroczek po kroczku. Ostatecznie przekonał go Stasiu Karpiel-Bułecka, nasz przyjaciel, który był w poprzedniej edycji. I opowiedział po prostu trochę więcej o tym, a przede wszystkim uspokoił go i powiedział, żeby się w ogóle nie martwił, bo głodu to on nawet nie będzie odczuwał, to jest taka adrenalina. I w tym jednym miał rację, w całej reszcie nie. A nie miałeś takiego poczucia, że program telewizyjny tego typu odziera z prywatności? Wiesz co, oczywiście wiedziałam doskonale, na co się decyduję, więc oczywiście, że tak. Kamery są z tobą cały czas, więc miałam tego pełną świadomość, ale też to jest też tak jak z social mediami. Wszyscy już, to nie są dawne czasy, kiedy wszyscy, nikt nie puszczał do domu, zamykał się na cztery spusty i tak dalej. To już, te czasy już dawno minęły, więc zawsze jest tak, zarówno jeżeli chodzi o social media, jak i o chociażby udział w takim show, że tylko od nas, ode mnie, od mojego męża, od nas obojga zależy, co my chcemy pokazać. I teraz to jest nasz wybór, co my pokazujemy. Oczywiście program, bo social media to jest troszeczkę inna sytuacja, ale program... To jest program, w którym się nie da udawać. Jeżeli ktoś myśli, że coś ugra, zagra i tak dalej, to jest w błędzie. I my mieliśmy tego pełną świadomość. Nawet przez chwilę nam nie przyszło do głowy, żeby coś zagrać, coś nie wiem, może lepiej powiedzieć, ładniej wyglądać. Tam po prostu człowiek myślał, żeby dojść z punktu A do punktu B i położyć się, znaleźć jakiekolwiek łóżko, miejsce do spania i pójść, przytulić się i zasnąć. Więc... myślę też, że dzięki temu jakby ludzie zobaczyli coś, co okazało się z tego, co widzę, czytam,
rzadkością, a z czego nie do końca chyba zdawałam sobie sprawę, po prostu nie za bardzo się nad tym zastanawiam, że taki jak nasz 22-letni już związek, 17 lat po ślubie, to jest niezwykła rzadkość. I to nie mówię tylko w showbiznesie, tylko w ogóle dla ludzi. I po tym programie bardzo dużo dostałam, ale naprawdę jakieś ogromne, to są w tysiącach maile, SMS-y, wiadomości z przeróżnych stron i oczywiście wysyp na social mediach. Bardzo takich pozytywnych komentarzy, pozytywnych wiadomości o tym, że tak można w ogóle po tylu latach się kochać, żyć, że tak naprawdę się da. I to było dla mnie niesamowite, bo ja uważam, że tak, i dla mnie to jest jakby naturalne, a okazuje się, że jednak nie wszyscy tak myślą. I ważne są te dni, których jeszcze nie znamy. Jesteśmy po gali Grechuta Festival 2018. Marek Grechuta w nowych aranżacjach, twoich także. Kim jest on dla ciebie? Ja poznałam Marka Grechutę i to jest, ja śpiewając na tej gali, ja go mam przed oczami, jak to było ponad 20 lat temu, graliśmy taką wspólną trasę, Czesław Niemen, Maryla Rodowicz, Seweryn Krajewski i zespół Animals, no i oczywiście Marek Grechuta. I to było ogromne przeżycie, bo my spędziliśmy razem miesiąc czasu. Ja nie miałam okazji z nim śpiewać, ale za każdym razem oczywiście, jak wychodził na scenę, to co się działo wśród publiczności, to był po prostu szał. Zawsze standing ovation, po prostu wchodził, ludzie wstawali, śpiewali z nim cały koncert. To było naprawdę niesamowite uczucie. Ja za każdym razem, jak zahipnotyzowana, stałam za sceną, zresztą razem z Marylą Rodowicz, i wpatrywałyśmy się w niego. Naprawdę niesamowite uczucie. A mój mąż, co było dla nas ogromnym przeżyciem i wspominamy po dziś dzień, miał okazję z nim nawet zagrać kilkakrotnie na perkusji właśnie w trakcie tych koncertów, gdyż tam potrzebne było zastępstwo i jakby Marek zaprosił go do współpracy. I to jest po dziś dzień taka dla nas wisienka na torcie, że mieliśmy okazję pracować z tymi, których już nie ma, którzy w sercach nas wszystkich Polaków są bardzo, bardzo głęboko, tak właśnie jak Marek Grechuta czy Czesław Niemen. Dlaczego wybrałaś takie utwory? Chciałam, żeby było trudno. Stąd sztuka. Sztuka mnie bardzo poruszyła, jeżeli chodzi o tekst. To jest tak przepiękny, przejmujący tekst i tak bardzo prawdziwy, że gdybyśmy tak chociaż przez chwilę zatrzymali się, żeby wsłuchać się w ten tekst, to naprawdę i wsłuchać się, ale przede wszystkim chcieć zrozumieć, to zdajemy sobie sprawę, że bez sztuki naprawdę umieramy. To jest po prostu szarość wszędzie, szarość, ponuro, smutek i nostalgia, naprawdę. I dlatego też chciałam bardzo, i o tym rozmawiałam z Jaśkiem Kuskiem, który te aranże robił. Wspaniały młody człowiek, naprawdę genialni muzycy, bardzo nam się pięknie pracowało. To, co w serialowych, niech tekst wybrzmi, nie przegrajmy tego. Dajmy mu się rozwinąć, pokażmy publiczności, o czym on jest. Niech dajmy im chwilę na zastanowienie się, żeby do nich dotarło to, o czym śpiewam. Oby sztuka nie zginęła. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszeć siebie w tak szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję? Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak.